Czym się różni pod od kontenera? Pod to obiekt w Kubernetesie. To jest zamówienie na uruchomienie kontenera, a dokładniej na jeden lub więcej kontenerów zgodnie z opisem zawartym w podzie. Są tam szczegóły obrazu kontenera, konfiguracji przydzielonych zasobów, takich jak procesor, pamięć, przestrzeń na dane, metadanych, nazwy, etykiety i pozostałej konfiguracji. Pod trzyma też informacje o stanie kontenera, kontenerów. Są to m.in. przydzielony adres IP, serwer, na którym są one uruchomione, stan gotowości czy historia przejść pomiędzy fazami inicjalizacji. A kontener, no to jest tylko proces, który coś na końcu uruchamia z obrazu. Pomimo, że to niby niewiele, to wszystko kręci się wokół kontenera uruchamianego w ramach poda. A zatem to proste. Pod trzyma informacje, a kontener uruchamia aplikację.